Czy Idze Świątek potrzebna jest psycholog? Czy generalnie sportowcom potrzebne jest wsparcie psychologiczne? Czy tenis jest jakąś wyjątkową dyscypliną, w której potrzebne jest wsparcie psychologiczne, a w innych dyscyplinach już nie? Daria Abramowicz to bez wątpienia dzisiaj chyba najsłynniejsza pani psycholog w Polsce. Między innymi za sprawą zamieszania wokół trenera Igi Świątek można odnieść wrażenie, że również Daria Abramowicz trochę jakby oberwało się rykoszetem, a na pewno zrobiło się bardzo głośno. Spotkałem się z komentarzami, które zarzucały właśnie Daria Abramowicz to, że to ona miała doprowadzić do rozstania Igi Świątek z Tomaszem Wiktorowskim. Mamy komentarze z jednej i z drugiej strony. I ze strony Tomasza Wiktorowskiego, i ze strony Igi Świątek. Te komentarze są do siebie bardzo podobne. Generalnie coś się wypaliło i czas na zmiany. Jeżeli chodzi o trenera przygotowania technicznego, to mamy już jasność. Wim Fiset jest nowym trenerem Igi Świątek. Belk przygotowuje już naszą tenisistkę do WTA Finals. Jest to człowiek, który ma duże doświadczenie z pracą z najlepszymi tenisistkami na świecie. W dosyć krótkim okresie współpracował z bardzo wieloma tenisistkami. Na przestrzeni tak naprawdę 15 lat współpracował z Iga Świątek, jest 11 tenisistką, z którą będzie pracować. Ale jednocześnie ci sami komentatorzy zwracają uwagę, że to Iga Świątek była wyjątkiem na tle zawodniczek, że współpracując z Tomaszem Wiktorowskim ta współpraca trwała tak długo. Zwykle jest to od kilkunastu miesięcy do 2-3 lat i wtedy następuje zmiana. Więc chyba naturalne wydaje się to, że również do Igi Świątek dotarło lub nastał taki czas, że należy zmienić trenera przygotowania technicznego. Co ważne, Wim Fiset jest również znany z tego, że oprócz przygotowania technicznego pracuje na tym poziomie mentalnym, co jednocześnie może sprawiać, że ta współpraca między nim a Darią Abramowicz będzie układać się naprawdę nieźle. Jak będzie, to oczywiście zobaczymy przy WTA Finals i to będzie taki pierwszy sprawdzian, test, czy ta współpraca faktycznie przynosi coś nowego. To, czego oczekują kibice i to, czego oczekują oczywiście eksperci, to to, że w grze Igi Świątek zajdą pewne zmiany, że dojdzie do pewnego rodzaju ewolucji, że pojawią się nowe elementy, które pozwolą Idze Świątek zaskoczyć swoje przeciwniczki. Tak jak te elementy wprowadza Aryna Sabalenka i widać, że to działa, tak również spodziewamy się, że w przypadku Igi Świątek to również się pojawi. Ale wracając do samej Darii Abramowicz, bo jej się oberwało m.in. za to, że w jaki sposób może manipulować Igą Świątek. Praca między psychologiem, a jego podopiecznym, pacjentem, klientem, to jest absolutnie zamknięta kwestia. To znaczy, to się odbywa między tylko tymi dwiema osobami. To jest jak spowiedź, albo jak rozmowa z prokuratorem. Nie wiem, do czego to porównać, ale generalnie chodzi o to, że nic poza te dwie osoby, żadna ta treść nie ma prawa wyjść. Za Darią Abramowicz również przemawia doświadczenie. Weszło.com napisało bardzo duży, bardzo fajny tekst i polecam przeczytanie tego tekstu dotyczącego historii i pracy Darii Abramowicz. Z tego tekstu wynika m.in. to, że Daria Abramowicz bardzo skupia się na współpracy z Igą Świątek, jakby widzi jej możliwości, jej potencjał i to, co jeszcze można rozwinąć, a jednocześnie przyciąga do siebie inne gwiazdy sportu. Z Darią Abramowicz współpracowała Aleksandra Mirosław, z Darią Abramowicz współpracowała również Ewa Pajor. Jedna i druga to świetne sportsmenki, które robią międzynarodową karierę. Tak jak Aleksandra Mirosław w pięknym stylu zdobyła złoto na Igrzyskach Olimpijskich, tak z kolei Ewa Pajor święci triumf w kobiecej drużynie FC Barcelony i jest absolutną gwiazdą tej drużyny. No, troszkę niezrozumiałe wydaje się, dlaczego akurat Daria Abramowicz tak bardzo się oberwała przy okazji tych zmian u Igi Świątek. Może wynika to trochę z źle pojętej troski, może to wynika z pewnego zamieszania i takiego medialnego szumu, który wytworzył się wokół Igi Świątek. Trudno tak naprawdę ocenić pracę Darii Abramowicz, ponieważ no, nie jesteśmy z nią na co dzień, nie obserwujemy tego, a informacje, które wychodzą ze sztabu, są naprawdę bardzo lakoniczne, więc pozostaje tak naprawdę opierać się na pewnego rodzaju domysłach, plotkach, przypuszczeniach. Trzymajmy się faktów. Daria Abramowicz z Igą Świątek pracuje od 2019 roku. Panie łączy wyjątkowa więź, bo współpracują ze sobą długo. Podejrzewam, że wiedzą na swój temat absolutnie wszystko. Profesjonalizm nakazuje, aby psycholog nie był przyjacielem i to zresztą Daria Abramowicz w kilku
kilku chyba wywiadach podkreślała, że ona no, jakby pracuje z Igą Świątek, natomiast generalnie psycholog ze swoim klientem, ze swoim podopiecznym nie powinien się przyjaźnić, tylko to powinna być taka czysto zawodowa współpraca. Pamiętamy Igę Świątek sprzed lat, która po przegranych albo nie najlepszych spotkaniach widać było, że czuje się z tym źle. I widzimy Igę Świątek, która, jak to mówi Daria Abramowicz, potrafi zarządzać bólem, która potrafi na przykład po przegranym secie wznieść się na wyżyny, która nie załamuje się i ta gra nie rozsypuje się po kilku nieudanych zagraniach, tylko gdzieś tam te myśli są zbierane, gdzieś ta energia się kumuluje, no i przecież to słynne jazda, widać, że to jest coś, co mobilizuje Igę Świątek do działania. Stąd też ta świetna gra, stąd te sukcesy. No trudno tak naprawdę winić kogokolwiek za bycie numerem jeden na świecie. Wszystko wskazuje na to więc, że ta współpraca się układa. Rozmawiając z psychologami generalnie na temat współpracy psychologa ze sportowcami, czy to ze psychologiem sportowym, czy po prostu z psychologiem, psychoterapeutą, oni wszyscy podkreślają, że w dzisiejszych czasach, w nowoczesnym sporcie, ta współpraca między sportowcem a psychologiem jest niezbędna. To nie są te czasy, kiedy, to jakkolwiek dziwnie brzmi, w czasach bez internetu ta świadomość na temat tego, jak ważne jest ciało, ale również jak ważna jest głowa, było zupełnie inne niż dzisiaj. Generalnie jesteśmy przebodźcowani, między innymi za sprawą mediów społecznościowych. To, że każdy może się wypowiedzieć, każdy może wydać surową opinię, to, że bardzo często na 100 komentarzy, nawet jeżeli 99 jest tych pozytywnych, to ten jeden zły potrafi zepsuć dzień. A teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której jest Iga Świątek, która dostaje te komentarze we wszystkich językach świata, na którą spogląda cały sportowy świat, która jest non-stop oceniana i recenzowana i ma zaledwie 23 lata. To oczywiście, że może przytłoczyć, a jednocześnie jest w bardzo małym, wąskim środowisku, w swojej bańce. Czołówka tenisistek praktycznie się nie zmienia. Kiedy dostanie się do tego topu, wiąże się z ogromnymi wyrzeczeniami ze strony rodziny, ze strony sztabu, ze strony samej zawodniczki. I kiedy jest się na tym topie, to nawet ta zmiana trenera, to wszystko odbywa się tak naprawdę w tej jednej bańce. Teraz wyobraźcie sobie na przykład Aleksandrę Mirosław, która wykonuje niszowy sport, która startuje na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywa złoto, ale jednocześnie zdając sobie sprawę, że po pierwsze również oglądają ileś milionów ludzi, którzy może nawet nie do końca znają się na tej dyscyplinie, ale będą mieli tam swoje 3 grosze do dodania. Kiedy odbywa się to wszystko w tempie kilku sekund i nie ma miejsca na jakąś niedyspozycję, nie ma miejsca na błędy. I to wszystko również przed samym startem potrafi przytłoczyć. Dobry psycholog, dobry terapeuta jest w stanie tak przygotować mentalnie zawodnika, że on skupia się na tym, co jest tu i teraz, a jego głowa nie jest przytłoczona tymi wszystkimi informacjami. Podziwiamy Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, ale musimy sobie też zdawać sprawę, jak trudną dyscypliną jest kobieca piłka nożna, która nie jest aż tak szeroko komentowana, do której dostanie się jest bardzo trudne, a dostanie się na ten szczyt to jest pokonywanie iluś różnych barier życiowych. Wyobrażam sobie, że sama Ewa Pajor, marząc o grze w Barcelonie, pewnie musiała pokonać niejedną barierę pod tytułem: co ty, dziewczyno, tutaj w tym sporcie chcesz udowodnić i co ty tak naprawdę chcesz osiągnąć i z czego będziesz żyć. Więc tutaj wsparcie psychologiczne również jest niezbędne. W nowoczesnym sporcie psycholog jest potrzebny. Koniec, kropka. Tu jakby nie ma co nad tym się zastanawiać. Jeżeli to pozwoli osiągnąć jakąś minimalną przewagę nad przeciwnikiem, warto się do tego stosować. To nie są już lata 90., kiedy można było to wszystko załatwić w gronie chłopaków przy stole. To nowoczesne podejście i to, co pokazuje również Iga Świątek jako jedna z pierwszych sportsmenek, jeżeli dobrze kojarzę, to może nawet pierwsza sportsmenka, czy sportowiec generalnie, który mówi, że współpracuje z
trenerem przygotowania mentalnego. Jeżeli chce się być na topie i chce się zarabiać ogromne pieniądze i chce się jakby wytrzymać tę presję, to również trzeba się otaczać najlepszymi specjalistami. Podsumowując, to tak naprawdę Iga Świątek zdecyduje, czy potrzebna jest jej nowa trenerka przygotowania mentalnego, czy nie. Czy należy dokonać tutaj jakiejś zmiany, czy nie. To ona jest szefową, co jednocześnie jest super, bo sama może o wszystkim decydować i jest jednocześnie trudne, no bo sama musi o wszystkim decydować. Ale Iga Świątek nieraz pokazała, że ma silną głowę, że nie boi się podejmować trudnych decyzji. Podejrzewam, że podjęcie decyzji o zmianie trenera również do prostych nie należało. Pozostaje tylko mieć ogromne zaufanie do Igi Świątek, że wie, co robi. A wy co o tym sądzicie? Czy w nowoczesnym sporcie sportowcom potrzebny jest psycholog? Czy Iga Świątek powinna dokonać szerszych zmian w swoim otoczeniu?